Słuchajcie, jeśli chodzi o ceny biletów, to naprawdę nie znajdziecie takich konkretnych cen w internecie, dlatego że cena biletu zależy od wielu, wielu czynników. Ja tutaj mam przykładowe ceny biletów, które opisałam w książce Jak urządzić kuchnię marzeń, ale tak naprawdę te ceny się cały czas zmieniają i zależna jest od materiału, od długości, od grubości takiego blatu, od tego, czy kupicie gdzieś bezpośrednio u jakiegoś sprzedawcy, przez jakąś hurtownię. Różni stolarze mają różne ceny. Płacimy też za wycięcie otworu, na przykład nie tylko pod zlewozmywak, ale też pod baterię, pod jakiś dozownik, na przykład do płynu mycia naczyń i tak dalej. Więc tutaj, żeby sprawdzić cenę, to trzeba wymierzyć swoją kuchnię, dokładnie blat roboczy, jaki chcemy mieć i poprosić po prostu o konkretną wycenę, wybrać sobie jakieś trzy rodzaje blatu i poprosić, ile to będzie kosztowało razem z montażem, wniesieniem i przywiezieniem, bo to wszystko wpływa na cenę blatu.